chciałem dzisiaj się z wami podzielić, to jest taka myśl o tym, co wydarzyło się 2000 lat temu. I w ciągu tych trzech dni, w ciągu których tak wiele się zmieniło, tak wiele wydarzyło się. Ale wiecie, zanim przejdę do opisu tych wydarzeń, to chciałem na początek powiedzieć takie, że dzisiaj żyjemy w dosyć takich dziwnych czasach i dzisiaj, jeszcze parę tygodni temu prawdopodobnie mieliśmy jakieś plany, mieliśmy jakieś wyobrażenia tego, jak będziemy spędzać te święta. I wtedy pewnie nie myśleliśmy, że one będą wyglądać tak, jak dzisiaj wyglądają. Wiele osób, które nawet nie może jechać do swoich najbliższych, odwiedzić ich na święta, jak to zazwyczaj robili. Świat jakby wygląda, jakby się zatrzymał. Jakby wszystko, co tak pędziło, nagle się jakoś tak zwolniło, na zupełnie innych obrotach działa. Ludzie chorują, firmy są na skraju bankructwa, niektóre. Wiecie, zmienia się tak wiele rzeczy. I jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Ale my chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na to, co wokół nas, z takiej duchowej perspektywy. Nie tak w oparciu o to, co widać takimi naturalnymi oczyma, ale to, co jest niewidzialne. Coś, czego nie widać. I tak naprawdę w taki duchowy sposób, to gdy czytamy 2 Koryntian, 4 rozdział, od 16 do 18 wersetu, tam jest powiedziane tak, że dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiecie, dla ludzi wierzących życie to coś więcej niż tylko to, co nas otacza, to, co widzimy. I są różnego rodzaju rzeczy, z którymi się zmagamy każdego dnia, ale wiemy, że jest coś więcej. I mamy tą nadzieję, że z powodu tego, co się 2000 lat temu wydarzyło, my dzisiaj nie musimy panikować. Nie musimy sobie rwać włosów z głowy, jeżeli by to było możliwe w moim przypadku, ale nie musimy tego robić, bo jest coś więcej. Coś, czego nie widać naturalnymi oczami, ale to jest ta duchowa rzeczywistość. Coś, co Bóg robi. I wiecie, dzisiaj jest święto, które nazywa się Wielki Piątek, bo to jest święto, w którym wspomina się to, co Jezus zrobił 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, gdy oddawał swoje życie za nas. To jest ten pierwszy dzień, o którym chcę dzisiaj mówić. Z tych trzech dni, które miały miejsce. Piątek, sobota i niedziela. W piątek, ten pierwszy dzień, to jest dzień, w którym Jezus umiera za grzechy świata. Gdy potem Józef z Arymatei przychodzi, bierze Jego ciało i składa do grobu. I kończy się dzień pierwszy. I potem następuje dzień drugi. Ale potem jest jeszcze trzeci dzień. Dzień zmartwychwstania. Dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał. Ale o tym będziemy sobie mówić w niedzielę. I tu uwaga, taki mały spoiler. To jest dzień, w którym wydarzą się wspaniałe rzeczy. Kamień będzie odwalony. Grób będzie pusty. Jezus zmartwychwstanie. Ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Dzisiaj sobie powiemy przede wszystkim o pierwszym i o drugim dniu. Pierwszy dzień, w którym Jezus umiera, w którym oddaje swoje życie za nas. Trzeciego dnia zmartwychwstaje, ale jest jeszcze ten drugi dzień. Ten dzień, w którym jest oczekiwanie. Dzień, w którym mogą się pojawiać pytania typu: Boże, gdzie jesteś? Gdzie jest Bóg? W tym momencie, w tej chwili, w której teraz jestem, Boże, gdzie Ty jesteś? Jeszcze nie tak dawno robiłeś cuda, sprawiałeś, że umarli, żyli, chorzy byli zdrowi. Robiłeś wiele cudów, a dzisiaj, Boże, gdzie jesteś? Umarłeś? Leżysz martwy? Nie ma Ciebie. Jest to dzień, w którym pojawia się tak wiele pytań.
I zaraz przejdziemy sobie do tego dnia, ale najpierw, zanim przejdziemy i omówimy sobie ten drugi dzień, to omówimy sobie najpierw pierwszy, to, co się wydarzyło. Wczoraj pastor Tomek transmitował takie nabożeństwo z Wrocławia, gdzie mówił, co działo się przed tym dniem, przed tym piątkiem, w którym Jezus oddawał swoje życie. I mówił, możecie tego odsłuchać w internecie, nie będziemy tego powtarzać, ale w ten piątek wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. I mam taką króciutko chciałem przypomnieć i tak poprowadzić was troszeczkę, co się wtedy wydarzyło, bo widzimy Jezusa, który, tu mamy obraz Jerozolimy ówczesnej. I Jezus, gdy spożył ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, to wieczerza mniej więcej była spożywana w tym miejscu, tutaj. Jezus, gdy spożył tą wieczerzę ze swoimi uczniami, potem udał się do ogrodu Getsemane, aby się modlić. Poszedł całą drogę tam do ogrodu, aby się modlić. I czytamy o tym w Łukasza 22, od 41 do 44, gdzie jest powiedziane, że gdy on tam był z uczniami, oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił, a był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Jezus przeżywa naprawdę jeden z najtrudniejszych chwil swojego życia, tam, gdy modli się. Była to tak intensywna modlitwa, że jego pot był wymieszany z krwią. To był, musimy sobie też tak zobaczyć, że to był, według naszego czasu, to był wieczór już. Bo ówcześnie inaczej troszkę był liczony czas, że dzień to był od 6 rano do 18. I tak naprawdę noc zaczynała się od 18 i trwała do 6. Czyli tak naprawdę i początek nowej doby to była godzina 18. Tak w tamtych czasach było liczone. Więc ta modlitwa odbywa się już wieczorem, późnym wieczorem naszego czasu. I tam, gdy Jezus się modlił, co się dzieje? Przychodzą żołnierze. Przychodzą żołnierze, aby go zabrać. I czytamy o tym w Łukasza 22, 47. A gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja. Zgraja to jest około 600 żołnierzy. 600 osób dla jednego. A na czele jeden z 12 imieniem Judasz. I ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Przychodzą. Judasz, który pocałunkiem go zdradza. Żołnierze, którzy biorą Jezusa. I zaprowadzają go do pałacu arcykapłana. W to miejsce. Tam przed Sanhedryn. I tam Jezus jest już około drugiej, trzeciej w nocy. Nie śpiąc, wycieńczony w tej modlitwie, gdy jego krople potu były wymieszane z krwią. Marka 14:55. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, ale nie znajdowali. Wszystko robili, żeby tylko go skazać, ale nie mogli znaleźć nic. Więc co robią? Wysyłają go do Piłata. Do Piłata, który siedział w swoim pałacu, tutaj w tym miejscu, żeby to on skazał go na śmierć. To było około 6 nad ranem już, gdy Jezus trafił do Piłata. Cała noc nieprzespana. Po drodze był bity, wyszydzano z niego, bito go. Tak wiele cierpiał. Ale szedł. Tak jak Izajasz mówi, jak jagnię na rzeź prowadzone. Gdy trafił do Piłata, tam Piłat próbował coś robić, ale mówi, nie, to nie jest moja jurysdykcja. Idźcie z nim do Heroda. Do Heroda, który będzie mógł go skazać. I prowadzą go do Heroda. Do jego pałacu tutaj. Tam Herod, czytamy o tym w Łukasza 22, od 6 do 11,
Jest powiedziane, że Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem. Chodzi o Jezusa. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Wtedy Herod, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiedział. A byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Herod był zawiedziony, bo nie spełniło się to, co oczekiwał. Myśli, to nie moja sprawa, idźcie sobie. To jest tutaj Rzymianie rządzą, idźcie do Piłata. Piłat, niech wyda wyrok. To jest jego rola. I prowadzą go z powrotem do Piłata. Łukasza 23, 11. Wtedy Herod żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił i kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Ubity, umęczony, całą noc nie śpiąc, trafia do Piłata, który Piłat, to już było między 6 a 9 rano, skazuje go na śmierć. Jana 19, 16. Wtedy to wydał go na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. I tam Jezus wziął ten krzyż i zaniósł go na Golgotę, na górę Golgoty. I w Łukasza 23, 33 jest powiedziane, a gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Tam Jezus oddał swoje życie. Ale wiecie, co jest takie bardzo poruszające w tym wszystkim? Zanim to się wydarzyło, zanim Jezus oddał ostatnie tchnienie, to w tym całym czasie, tę całą noc był poniewierany, był bity. W tym stanie przeszedł w sumie gdzieś tak około 10 kilometrów. Biczowali go. Biczem, w którym końcówka była, jakby na którego końcu była jakaś albo bardzo ostra kość, albo kawałek metalu, który gdy ten bicz jakby uderzał go, to ten kawałek metalu wbijał się w jego ciało i rozszarpywał to ciało. Zakładają mu koronę z cierni, to takie kilkucentymetrowe kolce, które wbijają się w jego głowę. Cierpi, krwawi, a potem niesie krzyż. Tam na tą górę Golgoty, już będąc wycieńczony, niesie ten krzyż, który nie był takim wyheblowanym, ładnym krzyżem, jaki ten, który u nas tutaj wisi, ale to był szorstki krzyż, który i tak jego ciało Jezusa było tak już zmasakrowane, że te drzazgi, ten szorstki krzyż jeszcze bardziej potęgował ból i cierpienie, jakiego on doświadczał. Ale gdy Jezus dotarł już na tą górę, to nie dali mu ani chwili wytchnienia, tylko wzięli i przybili go do krzyża. Długimi gwoździami. I tam na tym krzyżu Jezus umiera. Oddaje swoje życie za nas. I sama ta śmierć była tak... Tak wiele wycierpiał. Rzymianie byli mistrzami w tym, żeby doprowadzić do tego, żeby skazaniec jak najdłużej cierpiał. I podnóżek, który tam widzimy na niektórych obrazach, czy historycy mówią, że był podnóżek pod jego stopami, to nie po to, żeby mu było wygodniej, ale po to, żeby dłużej cierpiał. Bo on wisząc na krzyżu tracił oddech i musiał się podciągnąć, żeby złapać oddech. I ten podnóżek był po to właśnie, żeby mógł się podciągać, żeby dłużej się męczył. A w tym samym czasie to zmasakrowane ciało ocierało się o ten szorstki krzyż. Ale wiecie, co jest nieprawdopodobne? W obliczu cierpienia, w obliczu śmierci Jezus tam na krzyżu nie zapomniał o tych, do których przyszedł. Chociażby o tych dwóch łotrach, którzy wisieli obok Niego. I do jednego z nich powiedział, będziesz ze mną w raju. On przyszedł do tych, którzy się źle mają.
Wiecie, Jezusowi, by stworzyć cały ten świat, to wszystko, co nas otacza, wystarczyło, że wypowiedział słowo. Ale żeby zbawić człowieka, musiał przejść przez to wszystko i oddać swoje życie za ciebie i za mnie. I tam wtedy na krzyżu, gdy oddawał ostatnie tchnienie, zawołał Jana 19:30. Wykonało się. Wykonało się, że dzieło zostało dokonane. Dzieło odkupienia, dzieło zbawienia zostało ukończone. Tam na krzyżu Golgoty. Jezus rozprawił się ze sprawą grzechu. I dlaczego musiał umrzeć aż? Bo wiecie, umarł zamiast nas, zamiast ciebie i zamiast mnie. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, wziął na siebie ten krzyż, stał przybity do tego krzyża, żeby nas zbawić w nasze miejsce. To ja i ty powinniśmy wisieć na tym krzyżu, ale On wziął na siebie nasze winy, nasze grzechy. Czytamy o tym w Marka 10:45, ale Syn Człowieczy nie przyszedł, by mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu, też za ciebie. On dzięki temu, co zrobił na krzyżu, On uwolnił nas z niewoli grzechu przez swoją krew, którą przelał na tym krzyżu, byśmy już byli wolni od niewoli grzechu. O tym mówi Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Jezus na krzyżu zajął moje miejsce. Uwolnił nas z przekleństwa zakonu, grzechu i pojednał nas z Bogiem. Bo to właśnie grzech sprawił, że my staliśmy się wrogami Boga, bo święty Bóg nie ma społeczności z grzechem. Jezus wziął na siebie te winy, te grzechy i przybił je do krzyża, byśmy my mogli mieć na nowo relację z Bogiem, którą zepsuł grzech, zniszczył grzech. I o tym mówi Rzymian 5:10. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc podjednanymi dostąpimy zbawienia przez życie Jego. To Jezus dokonał tego na krzyżu Golgoty. Tam, wtedy, ten piątek, ten pierwszy dzień, o którym mówimy dzisiaj. I to przebłaganie, to co Jezus uczynił, stało się dostępne dla mnie i dla ciebie. Dla wszystkich, którzy uwierzą. On ułagodził gniew Boży, który ciążył nad nami z powodu grzechu, który był, który popełniliśmy. Jezus wziął go na siebie. Rzymian 1:18 mówi, że albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości. Ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Wiecie, wszyscy ludzie, którzy żyją w swoich grzechach, Bóg nie może ich przyjąć. Nawet chociażby nie wiem, jak się starali. Żadne uczynki, żadne pielgrzymki, żadne starania nie sprawią, że będziesz mógł przyjść do Boga i usłyszeć: tak, wejdź do mojej obecności. Grzech sprawia, że Boży gniew ciąży na człowieku. Ale Jezus tam 2000 lat temu na krzyżu dokonał czegoś cudownego. 1 Jana 4:10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. On tak bardzo umiłował ciebie i mnie, że dał właśnie swojego Syna, żeby umarł za ciebie i za mnie. Wziął na siebie te grzechy, abyśmy my mogli żyć wolnym życiem w Jego obecności. Tak wiele wydarzyło się tego pierwszego dnia. Tak wiele wspaniałych, cudownych, niesamowitych rzeczy dokonało się tam na krzyżu. I wiele Biblia mówi na ten temat. I tych wersetów, które mówią o tym, co się wydarzyło, czy to w Ewangeliach, czy w listach innych w Starym Testamencie, które zapowiada te wydarzenia, jest wiele. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się troszeczkę temu drugiemu dniu. Bo tak naprawdę tak niewiele jest powiedziane o tym, co się działo tego drugiego dnia, zanim Jezus zmartwychwstał.
To jest w ogóle ciekawe, bo w zasadzie jak tak patrzyłem na Ewangelię, to tylko jeden ewangelista trochę wspomina na ten temat. Co się wydarzyło tego drugiego dnia? I to jest w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, od 62 wersetu, gdzie jest powiedziane, nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata, przedniesie arcykapłani, faryzeusze, mówiąc, Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel, czy mowa tu o Jezusie, jeszcze za życia powiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludziom, powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Tak naprawdę to jest praktycznie chyba jedyny zapis na temat tego, co się działo drugiego dnia, który znajdujemy w Ewangeliach. Widzimy, że faryzeusze chcą się upewnić, że Jezus pozostanie w grobie, dlatego idą do władz i zaczynają się dogadywać. Słuchajcie, musimy się upewnić, że żeby nikt nie mógł nic powiedzieć, że to, co on zrobił, to, co mówił, czy to się stało. Dlatego postawcie straże, zapieczętujcie grób, żeby Jezus pozostał w grobie. Żeby nie było tak, jak powiedział. I to jest opis drugiego dnia. Tego, co się działo drugiego dnia. I wiecie, i tak myślałem o tym w dzisiejszych czasach i ja zawsze się śmieję, że dla pastora święta, czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, to jest taki trudny czas, bo zawsze stara się znaleźć coś nowego, o czym może powiedzieć, czego nie mówi co roku. Nie? I wiecie, ja tak sobie myślałem, ja chyba nigdy jeszcze nie mówiłem kazania na temat tego drugiego dnia, tego, co się działo drugiego dnia, gdy Jezus leżał w grobie. Co działo się przez te 20 parę godzin? Wiecie, i to jest ciekawe, bo w Ewangeliach czytamy ten fragment, ale z pomocą nam idą inne fragmenty, na przykład Efezjan 4, 1 Piotra 3, albo Hebrajczyków 9, gdzie czytamy, że Jezus tak naprawdę nie leżał bezczynnie w grobie, coś robił. Wiecie, to jest ciekawe, bo czasami jest tak, że sytuacje, które my widzimy, wydaje nam się, że no Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Zrób coś. Potrzebujemy Ciebie, a Ty gdzie jesteś, Boże? I wydaje nam się, że Bóg nie widzi, Bóg nie działa, ale Bóg działa. Wiecie, to jest tak jak uczniowie, którzy szli w drodze do Emaus po zmartwychwstaniu Jezusa i szli i rozważali sobie, tak byli zasmuceni i mówili, a myśmy się spodziewali zupełnie czegoś innego. My myśleliśmy, że On będzie tym przywódcą i my będziemy razem z Nim i będzie, o, tak będzie fajnie. My się, jak rozmawiali z Jezusem, mówią, no, czy Ty nie wiesz, co się wydarzyło? Myśmy się zupełnie czego innego spodziewali. I tak czasami w naszym życiu jest. My myślimy sobie, Boże, gdzie Ty jesteś? Ja miałem zupełnie inne plany, zupełnie inaczej to miało wyglądać. Te święta miałem zupełnie inaczej spędzać. Boże, co się dzieje? Gdzie Ty jesteś? Boże, czemu nic nie robisz? Ale z tych opisów, z listów wiemy, że Jezus w tym czasie, gdy od tego, gdy zmarł na krzyżu, może Jego ciało leżało w grobie, ale to nie znaczy, że On nic nie robił. Czytamy tam, że Jezus przyszedł do miejsca Najświętszego i tam, w miejscu Najświętszym, złożył ofiarę ze swojej krwi, ostateczną, jedyną, i w której więcej już nie trzeba powtarzać. Już nie trzeba z ofiarami kozów, czy wołów, czy jakichś innych zwierząt przychodzić i składać je, żeby zakrywać grzechy. Nie, bo Jezus złożył doskonałą, ostateczną ofiarę w miejscu Najświętszym. Mało tego, czytamy, że On poszedł uwolnić jeńców, którzy byli na łonie Abrahama i czekali, że On przyjdzie i zabierze ich stamtąd. I On to zrobił. No, ale nam się wydaje, że Boże, gdzie Ty jesteś? Uczniowie mogli myśleć dokładnie tak samo. Gdy patrzyli na sytuację, która się dzieje, widzieli, że Jezusa ciało zostało złożone w grobie, straże stoją przy grobie, jest zapieczętowany, kamień zawalony. Boże, gdzie Ty jesteś? A my myśleliśmy zupełnie o czymś innym. Myśleliśmy co innego. I tak właśnie wygląda ten drugi dzień dla nas. Wiecie, uczniowie byli przerażeni. Byli zamknięci w swoich domach. Coś mi to przypomina. Byli zamknięci w swoich, bo bali się. No przecież naszego przywódcę zabili, to teraz się do nas dobiorą. Byli przerażeni, pozamykani.
Ale gdy oni byli tam pozamykani, to nie znaczy, że Bóg nie działał. Jezus robił coś wspaniałego. On nie był bezczynny. On wykonywał swoją pracę. I może dlatego, że ja czegoś nie widzę, to nie znaczy, że on czegoś nie robi. Paweł kiedyś mi opowiedział taką historię. Mam nadzieję, że tego nie spalę, ale bardzo mi teraz to pasuje. Nie wiem, czy znasz nazwę tego. Jakiś owad, który żyje 6 godzin. Tak, jakiś owad, który 6 godzin żyje. I teraz sobie wyobraźcie, że ten owad jakby rodzi się w momencie, w którym ty śpisz w nocy. I śpisz. I on się budzi w tym momencie. I całe jego życie, które on spędza, te 6 godzin, to jest całe jego życie. On patrzy na ciebie i mówi, przecież on śpi. On nic nie robi. W ogóle co jest w ogóle? I potem umiera. I cały jego obraz życia to było to, ten człowiek to po prostu tylko śpi i nic nie robi. Ale to był tylko fragment, wycinek. Coś, czego nie widzisz w całości. I my czasami właśnie myślimy, mam już nie spaliłem tego, nie, dobrze, uff. Ale nam czasami się może wydaje, że Boże, gdzie ty jesteś? Jesteś złożony w grobie? Nic się nie dzieje? Te 20 parę godzin po prostu, co teraz? Wiecie, to ciekawe jest to, że oni byli tak przerażeni, że nikt nie oczekiwał tego, że po 3 dniach Jezus zmartwychwstanie. Nie było żadnego grilla, żadnego pikniku przy grobie oczekując, odliczanie, 10, 9, o, i tak, o, bo przecież powiedział, że zmartwychwstanie. Nie, niczego takiego nie było. Mi się wydawało, że skoro Jezus umarł, to znaczy, że umarł. To już faryzeusze myśleli, przecież on mówił, że po 3 dniach zmartwychwstanie. To teraz trzeba się zabezpieczyć, żeby to kłamstwo nie spotęgowało się jeszcze bardziej. Ale wiecie, to, że czasami nam się może wydawać, że Bóg nic nie robi, to nie znaczy, że On nie robi, że Boga nie ma, bo On jest Emanuel, czyli Bóg z nami. Bóg z nami. I może wygląda, że nic się nie dzieje, patrzysz może na wiadomości i tam na wiadomościach, na pasku, w tych wiadomościach nie ma napisu, że Bóg działa. Ufajcie, bo Bóg działa. Nie ma czegoś takiego. A raczej widzisz tragedia, choroby, śmierć, to, tamto. Po prostu widzisz takie rzeczy i mówisz, Boże, gdzie Ty jesteś? Ale wiesz, co chcę Ci powiedzieć? Że to jest dzień drugi. Historia się nie kończy na drugim dniu, bo jest jeszcze coś więcej niż dzień drugi. Bóg działa. Bóg działa. I może jedyne, co możemy zrobić w takim drugim dniu, to po prostu poczekać. Poczekać. Boże, chcę ufać Tobie. Chcę wykorzystać ten czas, żeby się oddzielić dla Ciebie, żeby być bliżej Ciebie. Żeby poznawać Ciebie. Chcę się ukryć w Twoich rękach, żebyś Ty trzymał mnie tam, gdzie moje życie jest najbezpieczniejsze. Bo ja myślę i wierzę w to głęboko, że Bóg chce, żebyśmy Mu zaufali. Bo nawet jak nam się wydaje, że coś jest nie tak, to On w tym czasie robi coś. Wiecie, On tam pokonywał śmierć. Pokonywał śmierć. Co większego można uczynić? Może ja tego nie widzę. Może jestem jak ten owad, który patrzę i widzę tego człowieka i myślę sobie, jejku, przecież nic nie robi. Mógłby się wziąć do roboty, mógłby coś zrobić. Ale on coś czyni. I nawet jeżeli tego nie widzę, to mogę zaufać, że nadejdzie dzień trzeci. Będzie ta niedziela, w którym on zmartwychwstanie. I może On właśnie w tej chwili robi coś, czego ja nigdy nie byłbym w stanie zrobić. Dlatego, gdy ktoś zadaje pytanie, Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie jest Bóg? To pozwól, że ja dam Ci taką odpowiedź. Może Bóg pracuje nad najlepszym rozwiązaniem, którym może być zbawienie Ciebie, zbawienie kogoś bliskiego do Ciebie. Może Bóg używa tego czasu, w którym tobie się wydaje, że może On gdzieś tam się schował, zaspał, nie ma Go. On coś czyni.
Wiecie, to jest tak jak Józef, który wiele doświadczył w swoim życiu. Był sprzedany do niewoli. Bracia chcieli go zabić. Potem trafił do więzienia, bo był wierny przekonaniom. I to no, pasmo różnych niepowodzeń. Ale na koniec tego trzeciego dnia zobaczył na swoje życie zupełnie z innej perspektywy. I mówi o tym w 1 Mojżeszowi 50:20, gdy mówi do swoich braci, którzy chcieli go zabić, którzy sprzedali go do niewoli, mówi, wyknuliście zło przeciwko mnie. Ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, czyli zachować przy życiu liczny lud. Wiecie, Bóg robił coś w moim życiu i może mi się wydawało, że może Bóg o mnie zapomniał, że gdzieś tam jestem, gdzieś wypadłem na margines tego, co Bóg robi, czy na, gdzieś poza Jego obszar zainteresowania, ale On czynił coś w moim życiu. I Bóg obracał te rzeczy, które były niewygodne, które wydawało się, że ten drugi dzień po prostu był przygotowaniem do tego trzeciego dnia. Po to, żeby zachować, uratować tak wiele ludzi. Wiecie, dziś możesz Mu zaufać, bo On wykonuje swoją pracę. Ja w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, w okolicznościach, w jakich jesteśmy, wiecie, co jest wspaniałe? Ja chcę wierzyć w to i ja jestem przekonany o tym, że Bóg wykonuje swoją pracę w życiu tak wielu ludzi, którzy być może myślą, Boże, gdzie Ty jesteś? Zobacz, co się dzieje. Myślimy, jesteśmy uwięzieni w domach. A może zacznij myśleć o tym, że jesteś bezpieczny w domu. Zmień perspektywę. I ja wierzę w to, że Bóg przez Ducha Świętego działa w sercach ludzi po to, żeby coś większego się wydarzyło. Zbawienie tak wielu. Oczywiście musimy być rozsądni. Potrzebujemy respiratorów, potrzebujemy używać mądrości, maseczek. Od 16 już musimy podobno maseczki też nosić i tak dalej. Wiecie, te rzeczy też są ważne. Ale przede wszystkim to, czego potrzebujemy, to Zbawiciela, zbawienia duszy. Bo wiecie, co byłoby najsmutniejsze ze wszystkim, w tym wszystkim, co się dzieje? Gdyby ktoś, kto zachorował, trafił do szpitala i ozdrowiał i cud się wydarzył, że nie wiem, był w ciężkim stanie, ale żyje i jest wszystko super, ale wrócił do swojego życia, które było daleko, daleko od Boga. Po to tylko, żeby za parę lat, paręnaście, parędziesiąt umrzeć na coś innego, nie na wirusa i nigdy nie poznać Boga. Ja myślę, że to, co jest tak kluczowe i tak ważne w tym wszystkim, że bez względu na to, co się dzieje, to żebyśmy potrafili dostrzec to, co Bóg robi pierwszego dnia. I nie zniechęcić się w tym drugim dniu. I doświadczyć później to, co wydarzyło się trzeciego dnia. I tak naprawdę dziś, ja wierzę w to głęboko, że Bóg daje nam ten drugi dzień, w którym być może dzisiaj jesteśmy. Po to, żebyśmy opowiadali o tym, co się wydarzyło pierwszego dnia i jakie to ma konsekwencje w dniu trzecim. Żebyśmy wykorzystali ten czas, który On nam daje. Bo ludzie dzisiaj szukają odpowiedzi i nawet zadają sobie pytanie, Boże, gdzie Ty jesteś? I wiecie, można powiedzieć, no ale Boże, czy tak naprawdę musi w ten sposób to się odbywać? Mateusza 5,45 mówi, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to jest Boża łaska. To jest Boża łaska dla każdego z nas. I może nie jesteś tego świadomy dzisiaj, ale wiecie, wiesz, może doświadczasz Bożej łaski w tym, że możesz w takich chwilach jak ta słuchać tego, co słyszysz. Że Bóg Cię kocha i że Bóg oddał swoje życie za Ciebie. To jest Boża łaska, bo On woła do Ciebie, mówi, zbliż się do mnie, przyjdź do mnie w tym drugim dniu. Nie odwracaj się ode mnie, tylko czekaj, bo ja coś robię i trzeciego dnia zobaczysz, co się wydarzy. Pomyśl, może dzisiaj, w tym drugim dniu, Bóg chce Ci okazać łaskę. Łaskę, która zmieni całkowicie Twoją wieczność. Nie tylko tu i teraz, ale całą wieczność. Wiecie, to jest tak jak Noe, który budował arkę. I to jest wspaniały obraz, bo on 120 lat budował tą arkę i to po prostu każda deska, każdy gwóźdź, który wbijał, jeżeli takich używał narzędzi, to był jak traktat, który rozdawał. Mówił ludziom, ludzie, nadchodzi potop.
Ale Bóg ma arkę, jest arka, żeby ochronić ludzi, uchronić ich. Wiecie, i to jest ciekawe, że Bóg ma drogę wyjścia dla nas także, dla każdego z nas, dla ciebie też. Bóg ma drogę wyjścia w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteś. Wiecie, tak jak może czasami ludziom się, którzy patrzyli, wydawało się, to jest głupie, wydawało się, no jest idiota, to jest idiota po prostu. Ale tak myśleli, dopóki nie zaczęło padać. I to, co ty mówisz dzisiaj ludziom, że 2000 lat temu w pierwszym dniu Jezus oddał swoje życie za ciebie, bo tak cię kocha. Może ktoś patrzeć na ciebie i myśleć sobie, a co ty opowiadasz? Ale wiedz, że kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem. I oby nasze kolano zgięło się przed Bogiem z powodu tego, że chcemy Mu oddać cześć, a nie dlatego, że usłyszymy słowa idź precz. Dzisiaj jest czas, w którym Bóg mówi do nas. I to jest dzisiaj czas, w którym my mówimy, że jest miejsce schronienia, jest ten krzyż, na którym wydarzyło się coś tak niesamowitego. I tak jak Jana 3,16 mówi, że Bóg dzisiaj daje ci możliwość, żebyś mógł odmienić całkowicie swoje życie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To dotyczy ciebie i mnie. Wiesz, dzisiaj są takie chwile, czy w naszym życiu w ogóle mogą być takie chwile, w których nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. I możemy sobie zadawać pytanie, Boże, dlaczego, jak, po co, z kim, o, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, być może tak, możesz czuć się dzisiaj tak, jak ci uczniowie w drugim dniu zastanawiali się i mówili, co teraz będzie? Zaraz po nas przyjdą. A myśmy się spodziewali czegoś innego. Myśleliśmy, że będzie inaczej. Ale wiesz, ty nie masz kontroli, ale możesz zaufać, że Bóg pracuje. Bóg robi coś po to, żeby zbawić. Bo On chce, żeby wszyscy przyszli do poznania. Moją modlitwą jest to, aby jak najwięcej ludzi przez to jest chociażby przez tą sytuację, w której jesteśmy, doświadczyło Boga, bo On ma kontrolę, On ma plan, On wie, co się dzieje, On jest Zbawicielem, dlatego możesz wejść do tej arki, przyjść pod ten krzyż i powierzyć Mu swoje życie i powiedzieć, Boże, ja nie rozumiem, ja nie wiem, ale ufam Tobie, bo wiem, że Ty nie leżysz w grobie dzisiaj. Twój grób jest pusty, bo trzeciego dnia zmartwychwstałeś. A skoro powiedziałeś tak i to zrobiłeś, to ja Ci będę ufać. Wiesz, On jest naszym schronem, On jest naszą skałą odwieczną, dlatego możemy Mu zaufać. I czasami zdarza się, że ludzie, zwłaszcza ateiści, zadają takie pytanie, a gdzie jest Bóg? I pokazują na różne wydarzenia, jakieś straszne, jakieś tragiczne i mówią, a gdzie jest Bóg? Jest to, kiedyś widziałem taki rysunek, który, taki satyryczny, w którym jakiś anioł podchodzi do Boga z telefonu i mówi, Panie Boże, ktoś do Ciebie, kto? Ateista, a to powiedz mu, że mnie nie ma. Nie? To taki żarcik, ale wiecie, czasami ateiści tak wychodzą z takimi założeniami i mówią, a widzicie, a gdyby, gdzie był Bóg, gdy to i to, to się działo, gdy tyle i tyle ludzi umierało, tyle ludzi cierpiało. Ale wiesz co, chcę ci powiedzieć tak, Bóg jest albo w twoim sercu, jeżeli go przyjąłeś, albo jest tam, gdzie go odrzuciłeś, tam, gdzie go zostawiłeś. Bo On powiedział, że ja stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś otworzy, ja wejdę i będę z nim wieczerzał. Że nie. Jest tam, gdzie go zostawiłeś, albo jest w twoim sercu. Mówimy, Boże, czemu nie interweniujesz tu i tu? Czemu nie robisz wtedy to, tamtego? Wiecie, i często ludzie, to objawia takie pytanie, objawia taką hipokryzję w sercu człowieka, bo oni, ludzie często właśnie jakby zarzucając Bogu, że czegoś nie robi, mówią, Boże, czemu tego nie powstrzymałeś? Czemu tamtego nie zrobiłeś? Ale gdyby przychodzi o ich życie, to nie ma pytania, Boże, dlaczego Ty nie powstrzymałeś mnie przed grzechem? Bo ja chcę to robić, ja chcę w tym żyć. Nie, wiecie, Bóg kocha każdego z nas i dał każdemu z nas wolną wolę po to, żebyśmy wybrali życie. Dlatego zachęcam Cię do tego i błagam Cię, wybierz życie.
To życie, to zmartwychwstałe życie, które dokonało się tamtego trzeciego dnia, gdy Jezus zmartwychwstał. On zapłacił za twoje grzechy, przelewając swoją krew na krzyżu Golgoty, ale jego grób dzisiaj jest pusty, bo on zmartwychwstał. Zachęcam cię, przyjmij go, bo on stoi u drzwi i kołacze do twojego serca. Mówi, otwórz, bo ja chcę tam wejść. Chcę być twoim Panem i Zbawicielem, chcę cię prowadzić, chcę żyć z tobą i nie opuszczać cię, być z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pomódlmy się. Panie, tak dziękuję ci za to, że za to, co uczyniłeś 2000 lat temu. Za to, że Panie, możemy tobie zaufać, że nawet jeżeli nam się wydaje, że ty nie działasz, to jednak, Panie, my możemy zaufać tobie, że ty wiesz lepiej. Ty po prostu, Panie, widzisz wszystko z wiecznej perspektywy, nie tylko z perspektywy tu i teraz, jak my na to patrzymy. Dlatego daj nam takie duchowe oczy, abyśmy mogli zobaczyć to, co ty czynisz, Panie. Jeżeli słucha nas ktoś, kto nigdy nie poznał ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela, to dzisiaj jest ten czas, przyjdź dzisiaj do niego. On puka do twojego serca i mówi, otwórz, otwórz. Ja umarłem za ciebie, przelałem swoją krew dla ciebie, aby cię zbawić z grzechów. Przyjdź do niego w prostej modlitwie i powiedz mu, Jezu, zbaw mnie, wejdź do mojego serca. Jestem grzesznikiem, potrzebuję Zbawiciela. Proszę cię, prowadź mi w moim życiu. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Wiedz, że gdy tak się modlisz, to On słyszy twoje modlitwę. Jeżeli tak się modliłeś, to napisz do nas, abyśmy mogli mieć kontakt, żebyśmy mogli cię pokierować co dalej. Ale dziękuję ci za to, że byłeś z nami, że słuchałeś nas teraz. Panie, dziękujemy ci też jeszcze za ten czas, który nam tutaj dajesz. Dziękujemy ci za to, że możemy tobie poświęcać ten czas przez te całe święta, Panie, chcemy być taką światłością dla innych. Chcemy z innymi dzielić się tego, co ty zrobiłeś w naszym życiu, jak wielką cenę zapłaciłeś, aby nas zbawić. Dziękuję ci, Panie, za ten cudowny dar. Uwielbi się pośród nas. Dziękujemy ci jeszcze raz za ten czas w twoim świętym imieniu. Amen. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki
krzyk.